Kochani, dzisiaj jest bardzo ważny dzień, a mianowicie poniedziałek, 6 grudnia, czyli mamy Mikołajki. Mama robi sobie prezent od rana, czyli kawkę i ogarniamy ten dzień. Cześć Wam, cześć! Tak jak wspomniałam, dzisiaj mamy Mikołajki. U nas jeszcze, wiecie, nie ma tej ekscytacji, że wow, Mikołaj był i te sprawy. Ale myślę, że już niedługo, no Kuba też tak wczoraj powiedział, że on po prostu już czeka, że dziewczyny będą ogarniać, że przybiegną któregoś dnia do łóżka i powiedzą: mamo, tato, Mikołaj był, no na pewno to będzie cudowne. No a póki co mamy takie naukę w sumie świąt, więc też fajna sprawa. No ale w sumie święta świętami, życie życiem, dzisiaj bym chciała ogarnąć na górze. Ciąg dalszy w zasadzie. I wiecie co? Powiem Wam, że widziałam u Asi prawie idealnej bardzo fajną sprawę, czyli taki kalendarz adwentowy Less Waste, kiedy codziennie coś się wyrzuca. Wydaje mi się, że jest to świetna sprawa i ja zerknę, czego tam możemy się pozbyć, na zasadzie właśnie wyrzucić, bo jest już nieprzydatne, albo komuś oddać, bo zawsze jest też taka opcja. Wczoraj w sumie oddałam 5 książek, które już przeczytałam, albo na które w ogóle od dłuższego czasu nie miałam ochoty, także stwierdziłam, że mogą śmiało iść w świat. I dzisiaj myślę, że też wskoczę na górę. Mam tam taki specjalny worek właśnie z rzeczami do wyrzucenia do tego kontenera, więc może, nie wiem, jutro, pojutrze poproszę Kubę, żeby tam podjechał i te rzeczy w końcu wyrzucił, bo tak zbieramy, więc pora, wiecie, żeby one zrobiły out. I będzie na pewno pranko, bo ja nie mogę wyjść z prania. No ale to o tym Wam już wspominałam. Potem potwieramy kalendarz, zobaczymy, jakie tam zadanie czeka na Lilę, bo może trzeba je zrobić wcześniej. A z prezentami tak typowo to poczekamy na tatę. Ja w ogóle muszę jeszcze spakować jego prezent, ale... Tak myślę, może dzisiaj bym dziewczynę jakoś tak fajnie odstroiła w takie zimowo-świąteczne ubranka. Ja też stwierdziłam, że założę pierniczkowe skarpety. A Lila mi tutaj gotuje, będą jaja i robi sosik, tak? Tutaj mam też trochę tych świątecznych ubranek, one są w sumie z zeszłego roku jeszcze, ale Lila za bardzo nie urosła. Tak, my z Lilą zasiadłyśmy sobie do takich zadań dla dwulatka. Lila dostała to od swojej kochanej cioci. Ciocia się śmiała właśnie, że mówiłam, że lubię takie zabawki edukacyjne, no bo w sumie tak jest, lubię jak coś rozwija, a nie jest tylko, wiecie, kawałeczkiem plastiku czy tam gumy, która leży. I będziemy po kolei te zadanka sobie wykonywać. Tak jak przeglądałam już wcześniej tą książkę, to jest naprawdę super. I w sumie czasem dostaję pytania od koleżanki, skąd mam jakąś tam rzecz. Najczęściej są to rzeczy z Biedronki. Naprawdę warto jest zerknąć na ten stend z książkami, bo tam są też bardzo fajne rzeczy dla maluchów. Jak nie kolorowanki, to właśnie jakieś książeczki z zadaniami, więc myślę, że warto zerknąć. Liluś, co jest małe? Pi. A tu co jest małe? Lew. Lew jest mały? Tak. Nie, chyba mrówka jest mała. Mrówka. A tu co jest mniejsze? Ślimak czy kangur? Ślimak. Tak. A tutaj co jest mniejsze? Wielbłąd czy wiewióra? Tak. Wiewióra, pięknie. A gdzie jest kółko drugie? Tu. A pokaż paluszkiem. No dobra. Tu. A gdzie jest drugi trójkąt? Tutaj. Pięknie. A gwiazdka? Tutaj. A kwadracik? Tutaj. A serduszko? Tutaj. Zagadki zrobione. Ja założyłam czapę. Zaraz założę jeszcze jakiś sweter i myję okna. Nadszedł ten dzień. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. Powiem Wam, że ja już jakoś tak
Jestem rozładowana, zrobię sobie herbatkę i tak myślę, że może chwilę pogadamy. Może coś sobie jeszcze na twarz nałożę, także woda wstawiona i zaraz się do Was odzywam. Kurczę, szalona ja, herbata, olej, maseczka, w zasadzie glinka. Już chciałam zrezygnować, bo nie mam żadnego gotowca pod ręką, miałam tylko glinkę, ale stwierdziłam, nie, masz tą glinkę, miałaś ją zużyć, więc zużywaj. I tym sposobem właśnie mam glinkę, nie wzięłam tylko, a nie, wzięłam tonik, żeby, wiecie, psikać, mam ten tonik z bielendy, muszę go w końcu pozużywać tak konkretniej, bo już długo mi towarzyszy. I co chciałam Wam powiedzieć, taka chwila szczerości, powiem Wam, że ja mam takie troszeczkę specyficzne podejście do tego grudnia, niby wszyscy, znaczy wszyscy, dużo osób chodzi, mówi, że jak uwielbia ten czas, że to ulubiony miesiąc i tak dalej, że ma taką frajdę, radochę i w ogóle. I ja powiem Wam szczerze, że nie mogę powiedzieć, żeby to był dla mnie jakiś taki mega fajny, radosny czas. Nie mogę też powiedzieć, że nienawidzę tego czasu, bo tak nie jest. Jest to czas dla mnie taki bardzo specyficzny, bo z jednej strony, no wiadomo, że fajne jest to, że pojawia się dużo jakichś tam ozdóbek, że wszystko jest takie, wiecie, upiększane, dekorowane, że jest pewna specyfika tego czasu połączona z choinką, z tymi prezentami, z świeczuszkami, z kalendarzami i tak dalej, i tak dalej. No na swój sposób, wiadomo, to cieszy. Ale no to jest też taki czas refleksyjny. Wydaje mi się, że dużo osób właśnie tak troszeczkę inaczej zaczyna podchodzić do świąt, kiedy kogoś w naszym życiu zaczyna brakować, kto był z nami tak na co dzień. I te święta się zmieniają. Nie mogę powiedzieć, że nagle zaczyna się je nienawidzić, ale tak zaczyna się chyba szczególnie odczuwać brak tych ludzi. Ja chcę, żeby dziewczyny od początku miały fajne święta, żeby ten czas właśnie był taki radosny, bo mi się wydaje, że najbardziej korzystają na tym dzieciaki. I wiadomo, tutaj ktoś może powiedzieć, że one są jeszcze małe, nawet nie będą tego pamiętać. Tak, no ale jak tak będę, wiecie, czekać, że za 10 lat płyniemy z czymkolwiek, to mi się wydaje, że już w ogóle popadniemy w taki marazm. Trzymam się tego, że jak mam coś zrobić, to robię to od początku. Nie będę wszystkiego odkładać w czasie, bo ten czas może nie nadejść. A mnie to też cieszy, że ja mogę w jakiś tam sposób ubarwić ten ich świat. Powiem Wam też szczerze, że ja w sumie chyba od małego byłam tak uczona, że pewne rzeczy należy celebrować. U nas w domu było różnie. Czasem skromni, czasem tak bardzo klasycznie, ale moja mama zawsze powtarzała, że jak jest jakieś tam święto, to trzeba, wiecie, uszanować jakąś wyjątkowość tego święta. I zawsze w urodziny był szampan piccolo, zawsze był prezent, zawsze był jakiś malutki, zawsze był tort i jakiś malutki prezent. Zawsze, rok w rok, czasem mama kupowała, czasem mama robiła sama, ale no wiecie, no to jest taki symbol urodzin. To samo czy z Mikołajkami, czy z świętami. Mógł być na przykład bardzo kiepski finansowo rok, ale choinka była, jakiś tam prezencik był, pierogi były, jakaś ryba była. Ja uważam, że to jest piękne i też bym chciała coś takiego, wiecie, podtrzymywać u nas w domu, że niech będzie kiepsko, niech świat się wali, ale żebyśmy, wiecie, mimo wszystko pewne elementy zachowali i potrafili jakoś takie uczcić, wprowadzić w życie, cieszyć się mimo wszystko nimi. Także no to chciałam Wam powiedzieć. Ja nie będę tutaj skakać z radości i robić z siebie, wiecie, jakiegoś takiego pajaca, że super, ekstra, mega przedgrudzień, bo ja nie czuję w sercu takiej mega ekscytacji i tak dalej. Nie będę chodziła, jak wiecie, naćpany elf. Nie będę też robiła Wam za Grincha. Po prostu chciałam Wam tutaj przedstawić
takie moje stanowisko, taką moją refleksję, moje podejście. Wiem, że... Chwilka. Zgaduję w zasadzie, że większość ludzi woli oglądać te vlogi, gdzie no jednak jest dużo tej radości. Tak mi się wydaje, że radość też troszeczkę jest zaraźliwa i jak oglądamy u kogoś, że jest tak super fajnie i miło, no to nam się chyba też robi jakoś tak w miarę ciepło na sercu. Więc może i Wam by się lepiej oglądało te moje filmy, ale no ja też nie chcę udawać, bo po co? Wydaje mi się, że w którymś momencie taka nieszczerość, to wymuszanie wszystkiego wyszłoby. Ja bym się z tym czuła kiepsko. Wydaje mi się, że u Was też powstałby jakiś tam niesmak, dlatego stwierdziłam, że usiądę, powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. I tak o! Cześć, to my. Znowu. Zabieramy się za jakieś ciacha owsiane, po prawdzie chyba powinnyśmy były przygotować je wczoraj dla Mikołaja, ale wczoraj już nie miałam chęci, więc zrobimy dzisiaj sobie zjemy, jutro sobie zjemy, Kuba weźmie do pracy, także myślę, że zrobimy mu taką słodką niespodziankę, zrobimy ciacha z... Chcesz spróbować żurawinę? Tak. To spróbuj. Zrobimy właśnie ciacha z płatków owsianych, dodamy trochę masła orzechowego, jakichś tam dodatków w postaci daktyli, rodzynek, żurawiny, orzechów, bo mam tego naprawdę dużo i mam nadzieję, że ciacha wyjdą smaczne. Za mną jest ta gwiazda z zamówienia Simsy i Kubu się przepięknie złożył, tylko ona docelowo nie ma wisieć tam, tylko nad stołem. Ale nie o tym. Przetrzymaliśmy dzisiaj Lilę. W zasadzie ja przetrzymałam Lilę. Nie otwierałyśmy kalendarza, czekałyśmy cały czas na tatę. Tata wrócił, dziewczyny są umyte, Lila pięknie zjadła zupkę, więc myślę, że na tą jedną czekoladkę zasłużyła i potem prezenty. Liluś, dzisiaj jest szóstka, czyli tak. Poczekaj, piątka. Tu! Tu! Czekoladka jest! A tam chyba taki George w sweterku świątecznym. Mogę zobaczyć czekoladkę? O proszę, tutaj mamy takiego prezencika. Także proszę od razu. To może mama tak dla towarzystwa też zje, co? Gdzie jest szóstka? Gdzie jest sześć?
Tu jest 6. A mama ma tutaj aniołka. Mogę zjeść? Tak. Ja mam? No mów. Dlaczego ja? No i szukamy 6. Gdzie jest 6? Tutaj. To jest 12, czyli 2 6. Czekaj. 6 chyba tutaj jest. Czekaj. Ja ci tylko lekko pomogę. O. No, ze szczęśliwą kończynką. A to jest chyba takie łiskowe. No, dziękuję. Irish cream to jest. To wcinaj, tata. A to dla mnie. Nie, to moje. Tak. Proszę bardzo, 6. Otworzysz? A chodź tutaj, może usiąść. Chodź tu. Co to jest? Co to? Dziękuję, co to? Mikołaj? Twój? No już miam, miam. Takie pyszne będzie. A może go zostawimy, może na jutro? Nie chcę. Teraz ja szukam 6. Otworzysz, Lili? Liluś, otworzysz tatusiowi? Cały obrany już jest? O, to tata sam swojego zje. Dzięki. Nie, na pół z Lilą, żeby Lila nie zjadła całego. Późno, bo późno, ale tu pytamy. Co tu jest? To Pepe? Pójdziesz do taty z tym? Co ten Mikołaj ci przyniósł? Pepe? A co robi Pepa? Chrum chrum robi? Kochasz już Pepe? I co jeszcze Mikołaj przyniósł? Skarpetki. Kto tu jest? Mimi. Mimi. Lila na Mikiego też mówi Mimi. No ale w sumie te myszki są podobne. I to taki szpioszek jest. Co tam jeszcze jest? Wyciągniesz? Co to? I co jeszcze? Co to? To chyba dla Siory, co? Dla Siory? Do spanka. Co tata dostał? Bokserki do spanka. W misiaczki. Misiaczki. I co ten tata jeszcze dostał takiego ekstra? No, zobaczymy, co tu jest. Co tu może być? Płaskie, kwadratowe? Chyba nikt nie zgadnie. No, ja bym nie zgadł. Zero litości. Zero litości? Ale to trzymaj już teraz. Płasie. Płasie. Mamy tutaj płytę winylową. Rokowo. A zobaczcie, ile jeszcze tutaj tego mamy. Także co, będziemy powoli wyciągać. Ten Mikołaj coś chyba nas za bardzo kocha. No to jedziemy z koksem. Lila dostała też zestaw do sprzątania. W sumie szkoda, że jej tego zadania ze sprzątaniem nie dałam po Mikołajkach, no ale już trudno. Myślę, że jej się spodoba. Otworzyć? Tak! Jestem bardzo ciekawa, kto teraz będzie u nas dbał o porządek. Zobaczcie, mamy wiadro, mamy szczotkę następną, która nie jest do mycia zębów. Mamy nawet płyn. Także zestaw na pełnym wypasie. To może teraz zajrzymy tutaj. Coś w piwa, zgaduję, że to dla starego. Czyli, że dla mnie? Czyli, że dla ciebie. Mamy zabaweczkę, proszę, Dolusiu. Zabaweczka na starego. O, mama.
I tutaj coś jeszcze mamy. O! I śliniaczki mamy dla kogoś. A ktoś tutaj przepięknie zaczął jeść. To nam się śliniaczki przydadzą. I tutaj mamy jeszcze. O! Paletkę. I kubas z Harry'ego Pottera. Mieliśmy jeszcze tak, dekorację świąteczną. Na pewno ją gdzieś ustawimy, żeby pięknie wyglądała. Świąteczne skarpetki ja dostałam z bałwankiem, a Kuba się śmieje, że dostał z rogaczem. Kubuś zgarnął też Old Spice'a. Dla dziewczynek jeszcze tutaj mamy puzzle Baby Sharka, które szczerze mówiąc już dzisiaj z Lilą układałam. I pokażę Wam co jeszcze. Dziewczynki dostały takie same bluzy, zobaczcie jakie śliczne, takie jasne, delikatne, w takie świąteczne symbole. Mamy choinkę, pierniczka, reniferka, bardzo ładne. Myślę, że na święta może ubiorę je w to samo, żeby tak fajnie wyglądały. I jeszcze chyba Mikołaj, dziadek zgadał się z Mikołajem, ciocią i wujkiem, bo dostaliśmy, zobaczcie, kicie kocie i Dudusia sprzątanych, co idealnie pasuje nam oczywiście do tego zestawu. Myślę, że jutro to będzie zabawka numer jeden, no a potem sobie poczytamy kicie kocie i Nunusia. No i jeszcze, no bo tutaj zabawa w pełni, a zostało przecież zadanko, także zaraz otwieramy, bo w sumie jest już późno, więc jeszcze żeby Lila zdążyła to zadanie wykonać. Obejrzyj świąteczną bajkę. Liluś, obejrzymy bajkę? Nie chcę. Mało tego. A na kolację mamy wypasione zapieksy. Kurczę, miałam jeszcze tutaj dorzucić trochę keczupu. Gdzie jest keczup? Wydaje mi się, że dzisiaj uzbierałam już naprawdę dużo tego materiału i żeby w sumie potem nie wychodził mi, nie wiem, godzinny tasiemiec, stwierdziłam, że się z Wami pożegnam. Ja mam książkę, mam kolację, zaraz pewnie odpalimy serial i pójdziemy spać, także widzimy się niedługo w kolejnym vlogu.